Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paczol i dzisiaj Wam pokażę gameplay z sezonu pierwszego. I niestety to jest mój gameplay, bo tak zaczynam na YouTubie i taką miałem ramkę do kamerki i ten napis Paczol, który robiony był w, w napisie internetowym. Tam jest taki generator napisów i to było właśnie to robione. Myślałem, że to jest fajne. I ramka jest ściągnięta z Google. Z Google, dobrze, że mnie za to nie zbanowali, ale chyba nie banują za to. Jak widzicie, poleciałem na więzienie. Może paru z was nie pamięta więzienia całego, ale tak, to był sezon pierwszy i tak było w więzienie, było w kolejnych sezonach, dopóki nie spadały meteory, które rozwaliły więzienie. Potem się pojawiła yy, pustynia? Potem się pojawiła pustynia, tak. No i w tym przypadku nie lutuje się surowców, nie idzie się pod fragi, chce się tylko przeżyć. I w tym momencie szedłem na. A, i jeszcze w ogóle dźwięk yy, podków jest jak dźwięk bandaży. Widzieli się też, jak wyglądało y, inwentory. I w tym momencie szedłem na Moisty, ze względu na to, że nie chcę zabijać, nie chcę lutować surowca nic, nic, tylko chcę iść po skrzynki i broń. I tak działała gra. Bo ludzie tutaj nie chodzili pod fragi, nie budowali się. To była zupełnie inne gra niż teraz, jak widzicie. I zobaczcie, w ogóle nie ma pierwszego celnego strzału. Trzeba było trafiać tak, jak się trafia. E, widzę, że tutaj moja celowność zemki się nie zmieniła. Dobra, typek zabity, spoko. Spoko, zostawmy ten temat, e, zaraz wam coś pokażę tutaj, bo co jest najśmieszniejsze, bardzo dużo z was tu, na, na pewno bardzo dużo z was nie pamięta tego, mamy tutaj pułapkę sufitową porażacz. To jest to samo co z ratowania świata chyba, bo wtedy pułapki były osobne na ścianę, na podłogę i na górę, były trzy rodzaje pułapek. I... Oskar. I mieliśmy tą pułapkę sufitową, pułapkę ścienną, która jest taka sama jak w ratowaniu świata, ta elektryczna, i kolce mieliśmy tylko i wyłącznie na podłogę. Kolce były chyba szare, a te papki były niebieskie, chyba. Z tego co pamiętam. Kolce na pewno nie były zielone. Yy, mam Skara. Wtedy Skar był najmocniejszą bronią. Yy, chyba. Bo RPG i tak dalej były grane, ale też ludzie nie potrafili z tego grać, więc. Wtedy wszyscy grali bambikami. Wszyscy grali bambikami. E, nikt nie kupował skinów, e, parę osób, które kupiło wtedy skina, czyli Renegade Raider, ten drugi gościu, e, Skulpturpery, nie Skulpturpery, to naprawdę zazdroszczę tym osobom. Ja tego nie zrobiłem. Myślałem, że to nie będzie potrzebne, ponieważ wtedy myślałem, że skiny w grze nie grają. Teraz wiem, że na mój kanał na YouTubie gdybym miał Skulltroopera dużo lepiej by to wyglądało Więcej osób by wchodziło na streamy żeby go zobaczyć Więcej nowych osób by było No tak to działa niestety dlatego Skiny dla youtuberów są ważne dla graczy Zwykłych jak gracie w domu to raczej nie Bo skin to skin wiecie skin nie gra Chyba że mam mówić jak na streamie Dawać skina! Skiny grają Dobra i widzicie jak to wyglądało Drzewa się nie rozwalało Nikt nie rozwalał drzewa Poza tym te drzewa dawały chyba po 30 drewna wtedy W pierwszym sezonie oczywiście to jest cały czas pierwszy sezon Takim długim wstępem yy, zacząłem, i teraz tak, zobaczcie, że mam pompę niebieską taktyczną. Teraz też możecie zobaczyć, ale to nie jest ta sama pompa, ponieważ pompa niebieska to teraz jest pompa fioletowa. W sensie teraz jest niebieska za fioletową, bo jest jeszcze yy, w pierwszym sezonie była jeszcze fioletowa pompa yy, i ona była najlepsza wtedy. Wolnych pomp prawie się nie grało w pierwszym sezonie. Yy, nie było double pompy, ze względu na to, że ludzie jeszcze nie wynaleźli double pompy. One działały oczywiście, ale nikt nie wiedział, że tak to działa. Dopiero jak chłopaki tam wymyślili z Ameryki, że można Double Pompę grać, to wtedy wszyscy grali Double Pompę. I jeszcze, ja pamiętam, że ani razu nie spotkałem się z osobą, która grała Double Pompę, dopóki e, Dakan tego nie pokazał na YouTubie. Widzicie, celuję ze Skara, nie ma pierwszego strzału, no okej. Okay. Widać, przeżyłem, mam trzy fragi. I tak się grało. Wszyscy tak grali, prawie. Były oczywiście wyjadacze, które grały w jakieś Hizji wcześniej, czy tam w H1Z1 w sensie, w PUBG i tak dalej I to... te osoby grały troszeczkę lepiej, ale no tak zazwyczaj się grało Teraz zobaczcie akcję, jak się podjeżdżał typa w ogóle, on... Fart, że zbudował schody Nie było turbobudowania, czyli każdy... O, w ogóle ten tak skarb brzmiał Nie wiem, czy dobrze słyszeliście, skarb brzmiał zupełnie inaczej Nie było turbowania, czyli turbobudowania, czyli każde budowanie musi się potwierdzić jeżeli coś wam stało na drodze, nie, sta, stawało na drodze, nie mogliście zbudować na tym. Na przykład teraz, jak w drzewach budujecie, to nie można było tak zrobić. Jeżeli skończyły wam się surowce. O, tak, tak, tak wszyscy strzelali. Tak wszyscy strzelali. Masakra. Jeżeli skończyły wam się surowce, to po prostu spadaliście. W... Jeżeli nie przełączyliście surowcy, to po prostu spadaliście, budując schody. Bo surowce się nie przełączały automatycznie, też było utrudnienie. Apteka jest normalnie wygląda chyba, to już wtedy poprawili wygląd apteki. Siorb dawał 25hp po jeden, no to też niedawno tak było, bo Siorba niedawno zmienili. Eee, nie wiadomo było z jakich broni grać, o złota awka to w ogóle było, jak się wzięło tą złotą awkę to sztos. Ja tutaj kampię, bo no, nie wiem, no kampiłem po prostu, nie wiem, tak grałem. W sumie teraz na streamie chyba też tak gram. Widzicie, macie sufitowy porażacz. Szkoda, że tutaj nie będzie tych drugich pułapek, ale w ratowaniu świata możecie te drugie pułapki zacząć. W ogóle tam typ jest w tym lesie i dlatego pewnie kampiłem, bo już nawet nie pamiętam. Ale wiem, że wygrałem tą grę, więc zaraz to będzie. Eee, I co tutaj robię? Idę do strefy i kampię. Nie byłem dobry w strzelaniu, w budowaniu, tym bardziej. ludzie... Wtedy ludzie budowali takie bazy. Widzicie, jedno pięterko, czasami jak ktoś ich podjeżdża albo strzela, to drugie pięterko budowali, ale tak to się nie budowali. A o teraz gościu buduję drugie piętro i to tak wolno, że. No, mówię wam, wtedy wszyscy byli bambikami. Skulltroopera, jak spotkaliście, to, to, to nie było nic. To. Nikt się nie jarał z bo Skulltrooperem wtedy był w sklepie. I nikt się tym nie jarał. Eee, to jest chyba jeszcze przed okresem Halloween. Albo po już okresie Halloween. To jest po okresie Halloween, tak. Przed okresem Halloween jest e, pierwszy chyba filmik. Nie. Pierwszy filmik jest już Halloween, jest. E, bo zacząłem chyba nagrywać w Halloween, jak było. Chyba wtedy zacząłem nagrywać, tak mi się wydaje. Eee... 25 listopad, halloween, 1 listopada, to zacząłem po halloween nagrywać, okej okay. Nieważne, to jest nieważne totalnie Zobaczcie w ogóle jak to wtedy się grało Ja chciałem wygrać solo, to było chyba moje trzecie solo wygrane Chciałem wygrać solo i nie chciałem ryzykować, dlatego nie podjeżdżałem Mam, zobaczcie ile mam surowców, a prawie w ogóle się tam nie budowałem Tu jest jeden, tu jest drugi, dobra Jak widzicie analiza na poziomie teraźniejszym Czyli po prostu analizuję gdzie są przeciwnicy Mniej więcej co mam robić no, i teraz będzie finałowa akcja w ogóle, pierwsza sezonu. To już jest po tym czasie, jak zmienili apteczki, bo wtedy pamiętam apteczki były. E, jeszcze chyba szare były apteczki, z tego co pamiętam. tego mam zablisko, że tam Tak, apteczki chyba były szare w pierwszym sezonie na początku. To już jest po tym, jak zmienili apteczki na zielone. I granaty też były zupełnie inne. Granaty też były zupełnie inne, inaczej wyglądały. W ogóle gościu granatnik nie trzeba, wtedy granatnik w ogóle nie był OP. Bo nikt nie umiał sobie strzelać. Znaczy, umieli strzelać, oczywiście, oddać strzał, ale nie umieli trafiać tym grantikiem. Więc, no, trochę średnio. Ten pierwszy stan wyglądał trochę średnio, w porównaniu do tych, ale był chyba najlepszy. Serio. O, gości mi się przesunął. Snajperka w ogóle się ładowała, widzicie na skopie. Potem to zmienili, potem to znowu naprawili, potem znowu to zmienili. I zostałem jeden na jeden. I zobaczcie teraz, co, co się dzieje. Gościu w ogóle nie wiedział, że tu jestem. Tak się budowało bazę. I starczyło. To wystarczyło. I teraz to będzie podsumowanie totalne, bo... No według mnie pierwszy sezon był super. Drugi sezon chyba był troszeczkę lepszy, ale pierwszy sezon był super. I wydaje mi się, że fajnie by było jakby wprowadzili parę zmian. Nie wiem, double pompa była fajna. Yy... O dobra, to wygrałem. Dziękuję serdecznie o, o to chyba sobie wrzucę na YouTube'a. Tam... To chyba wrzucę na YouTube'a Tam klnąłem Nie było Family Friendly wtedy I to jest z YouTube'a. Widzicie? Oglądałem to i wy zobaczcie jak się to nazywa. Wtedy tak nazywałem filmiki. I to jest takie coś, że nieważne jak zaczynacie To zawsze można się wybić, bo teraz jest 83 tysiące czy 84 tysiące Teraz jest 84 tysiące subskrypcji. I tak jak widzicie, nieważne jak się zaczyna. Fortnite hit wieczka na wina musiało boleć. What the fuck? Kto tak nazywa filmiki? No chyba nie ja. Albo ja? Nie wiem. Jeżeli Wam się spodobało. Odcinek z pierwszego sezonu. Możemy nagrać kolejny odcinek. Tam wam pokażę mapę, wszystkie pułapki, bronie, jak wyglądały i tak dalej. Wszystko z pierwszego sezonu. Tylko dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie kolejne odcinki z pierwszego sezonu. I dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie je w lepszej wersji. Czy taka może być. I kolejna sprawa. Yy, łapka w górę, sub, dzwoneczek. To chyba normalne. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.